Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z The Planet Crafter i nie wiem czy to nie będzie ostatni odcinek. Nie wiem czy to nie będzie ostatni odcinek z tego powodu moi drodzy, że no niewiele nam tu zostało już do zrobienia. Tutaj żarełko jest. W ogóle, z tego co gdzieś wyczytałem, potrzebujemy około pół miliona kasy, bo są trendingi. Potrzebujemy około pół miliona kasy, żeby się wydostać za pomocą naszego kolegi Riley'ego. Ewentualnie, no, wszystkich kluczy, żeby wydostać się z wyspy za pomocą naszych opiekunów. Ewentualnie, mieć terraformację i zrobić to za pomocą po prostu Sentinel Corpa. I tak, z tego co widzę, no to odpada całkowicie opcja z Riley. No bo akurat pod tym względem to jest straszna dupa, jeżeli chodzi o naszą kasę. Taka prawda, nie zaprzeczam. FPS w ogóle się dają jak cholera. Nie zaprzeczam, że tak jest, no bo tak jest. To prawda. Więc ta opcja wysiada, klucze mamy. I Sentinel Corp w teorii też byłby dla nas dostępny. Chevron i Lux, świetnie. Chevron czy Lux, to będzie kolor A i Lux. Lux kolor A i to kolor A. Dobra, świetnie. Czy Lux spierdolił? A, tu jest. Wiem, że gdzieś mi tam to uciekło. Więc dwa endingi na pewno wchodzą w grę. Trzeci może być dosyć problematyczny dla mnie. Aczkolwiek może nawet bym się postarał, żeby go dla was zrobić. Ja zrobię całego zielonego. Ufok. Będzie ufok. Wzór i wariant. Tylko właśnie, pytanie, czy ten wzór i wariant nam jest potrzebny. Wzór i wariant. Wzór to się bez problemu z krzeku zrobi. Tak to mieliśmy chyba. Nie ma? Byłem pewny, że gdzieś tu skrzek był. No i tutaj był nawet mutagen. Dobrze wiedzieć. Skrzek naprawdę wydawało mi się, że gdzieś mieliśmy, ale najwidoczniej chyba nie ma. A jest, dobra. Larwa motyla. W ogóle jeszcze jest jedno nasiono pszenicy. Czy ja to nasiono pszenicy? Dobra, dałem. Na szczęście. Tutaj możemy odłożyć. Zjedzmy sobie coś. Wypijmy sobie coś, bo dzisiaj będę chciał stricte zrobić właśnie te zwierzątka. Po co chcę te zwierzątka zrobić? Już wam odpowiadam. Chcę te zwierzątka zrobić tak naprawdę głównie. Ale to nie idzie. Co tu jest potrzebne? Zeolitu chyba nie mamy. Jak tam z tym naszym zeolitem? No właśnie, z zeolitem jest straszna dupa. Więc dzisiaj jeszcze pójdziemy po zeolit, bo będę chciał przehandlować to wszystko. Cały ten kwarc pulsarowy chcę przehandlować. Być może, żeby jeszcze uzbierać jakimś cudem dla was właśnie właśnie na te nasze, na ten drugi ending. To by się przydało. Dobra, motylki sobie tu ogarniemy. Kolejne zwierzątka. I tu jeszcze jest wariant. Wariant określamy za pomocą właśnie czego? Bioluminescencja, gatunek, rozmiar. Tur skóry. Chyba nie ma. Tylko gatunek. Bo pamiętam właśnie, że niektórych się nie dało niestety zrobić. Jeżeli się nie miało po prostu, wiecie, tego gdzieś znalezionego. A, już jest. 100%. To takie osobiście. Słabe. Osobiście słabe. Jeszcze zobaczę, co potrzebuję, żeby zwiększyć na przykład reformację zwierząt. Pamiętam, że mieliśmy to ostatnio. Cecha genetyczna. Nawet możemy to zrobić. Cechy genetyczne są obojętne jakie. To jest w sumie spoko. Wiem, że będzie to gorzej zrobione. Ale idziemy. Dodać kolejne zwierzątko i tu już będzie chyba komplet. Jak tam żarełko? No nie macie żarcia. A tu jeszcze jeden jest nawet dostępny. A jaki dziwny. A! Zieloniuch.
Dobra, tego wzięliśmy, ale tutaj jest jakiś kurde... O, na chwilę coś było. Dobra, da się go od góry zrobić. Da się go też zrobić w ten sposób. Cały czas nam dają tylko i wyłącznie... Tylko i wyłącznie możliwość... O, dobra, jest taka genetyczna. I rozmiar 2. Dałem tylko i wyłącznie możliwość... O czym ja mówiłem? Nie wiem, o czym mówiłem. Ej, naprawdę nie wiem. Jezu, jaki lag mózgu. Jaki lag mózgu. Naprawdę nie wiem, o czym gadałem. Skąd... Miałem myśl i zapomniałem o tej myśli. To już się nazywa starość. To już się nazywa starość. Dobra, chcemy zrobić to. W ogóle widzę, że samo mi się uzupełniło. Bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Tylko nadal nie widzę sensu posiadania innych rzeczy niż kolor A, kolor B i gatunku. Naprawdę nie widzę sensu. Okej. Ale okej, rozmiar też nie. Kolor wzoru, bla 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 bla. No nie widzę sensu, no. Mówcie co chcecie, ale nie widzę sensu. Muszę zobaczyć jeszcze pewną rzecz. Muszę zobaczyć pewną rzecz, bo tutaj w teorii mamy kilka tych rodzajów zwierzaków, prawda? Każdy ma tam sobie jakieś cechy i każdy jest na 1000%. Każdy. Nieważne co ma, mają po maksa, mają po minimum, ale mają po 1000%. Więc naprawdę nie ma sensu się bawić w coś takiego. Gatunek tylko i wyłącznie. W ogóle to mi coś dało. Nawet kolor B mi dało, świetnie. Gatunek, reszta idzie w rakietę i tyle. Kaplica. Się nie bawimy w to. Nie bawimy się w to, bo nie ma naprawdę najmniejszego sensu. Dobra. Więc tak, tego genetycznego gatunku mamy. Kolor B mamy. Potrzebuję koloru A jeszcze, prawda? Kolor A jest z motylka. I te motylki nas bardzo ograniczają. Te motylki nas bardzo ograniczają, niestety. Najgorsze jest to... Wszędzie są te larwy potrzebne, rzadkie. Mi się naprawdę nie chce latać po to. Nie chce mi się po te larwy latać. Dobra, rzućmy sobie to tak, a resztę idziemy wysłać w kosmos. Potrzebujemy zwierzątek jak najwięcej. Rakieta. Ona wygląda, ale z rybkami po prostu, fajnie. I dwie rakiety, to już mamy 2000%. No 3,5. To po ile to ma? Tu dwie wysłaliśmy. 1750 mnożnik, wow! Czekamy do... No dobra, to mam 3500 za dwie rakietki, fajnie. Czyli nie zdążę znów podlecieć do nich, żeby zobaczyć, czy one świecą. Ja nie wiem, jak one mogą świecić, ale nie świecą. Dobra, świecą. Świecą, świecą. Kolejne cechy genetyczne. One dosyć szybko, powiem wam szczerze, rozdają te cechy genetyczne. O! Ty już dałaś? Ty już dałaś. Kolejna cecha. Ty robaka. To jest pospolita. Tak, zaraz będziemy musieli... O, tu już jest żarełka nawet. Zaraz będziemy musieli stricte powiększyć... Ile to jest larw? Powiększyć sloty. Polita. Lecę tak od 4P4. Wystarczyło wysłać jedną... Dwie rakiety, przepraszam. I mamy już maksa. Mamy już maksa, więc już teraz mamy wszystko odblokowane. Z tego, co mi się wydaje, przynajmniej. Mamy wszystko odblokowane. I została nam tylko i wyłącznie ogólna terraformacja, co jest naprawdę, no, easy do zrobienia. A nie, przepraszam, platforma ekstrakcyjna. Tego jeszcze nie mam blok.
A, i skrzek traju, ale to owady. Potrzeba 12 kata. KT. Ale mamy plecak odrzutowy P4. Ja jestem naprawdę bardzo ciekawy, co on nam tutaj da. Jakie upgrade'y i możliwości nam da ten plecak? Umożliwia latanie i zwiększa prędkość przemieszczania się. Bierzem. P4, napęd 220. Kurde, aż wyjdę. To nam daje maksa. No prawie nam daje maksa. Naprawdę można polecieć mega daleko. Więc fajnie, że tak to działa w ten sposób. Trochę nam tutaj przycina. Trochę nam tu przycina, no ale dobra. Działa. Fajnie. Czyli zostaje nam tylko i wyłącznie teraz zwiększenie terraformacji, aby uzyskać platformę ekstrakcyjną, moi kochani. Oczywiście też raczej nie powinno być problemem. Co my w ogóle tu dostaliśmy? Bioluminescencję, cechę genetyczną kolor A. Kolor A. Teraz nie wiem, czy nam nawet zwierzątka są potrzebne osobiście. O. Teza. Bierzemy to. To idzie do wywalenia. Tu jedna była cecha genetyczna. To oczywiście sobie włożymy. Brakuje nam tylko koloru A. Kolor A mamy tutaj. No człowiek po prostu już potem sobie to ogarnia. To naprawdę nie idzie to źle. I da się szybko ogarnąć dane rzeczy. Ja chciałem robaki. To nie takie. Ej, mi się wydawało, że tych robaków miałem od cholery. No i to są mindfucka. No widzę, że coś nam leci. Coś nam znów leci. Ale powiem wam osobiście, że myślałem, iż będzie tutaj więcej tych zwierząt. W jakiś pokręcony sposób, ale niestety nie. Jedna cecha genetyczna, fajnie. Dosyć szybko można je tu pozdobywać, fajno. Dobra, bierzemy kolejne schronisko dla zwierzątek. Zrobimy sobie tutaj taki łuk, taki kwadrat. Nawodnienie zaraz uzupełnimy, to możemy wrzucić. Mamy kolejną cechę genetyczną, mamy kolor A dostępny. Reszta to w sumie złom. O! Nowy bebzik. Nowy bebzik, jaki śmieszny. Ja cały czas zbierałem te robaki gorsze. Czy gorsze? Czy ja wiem, czy one są gorsze? Może nie są gorsze, bo mi się robi inne rzeczy po prostu. Chciałem, że zbieram te czerwone. Mocno pomarańczowy bardziej. Ty brzydki. Jakiś ty brzydki. No dobra. W takim razie, co potrzebujemy w ogóle, żeby wysłać rakietę na insekty? O, pszczółki. Tam były chyba potrzebne pszczółki, prawda? Więc jestem nawet skłonny, tylko ja mam rzeczy wymagające na pszczółki. Nawóz i mutagen. Nawozu mamy. Mutagen też gdzieś był. A jak nie było, to zaraz będzie. Mutageny. Tyle starczy. Chcę dużo pszczółek. Boże, jak mi brakuje tego wybierania. Prawda, to by było przydatne. To by było mega przydatne, a twórcy tego nie chcą zrobić. Kolejne. Dwie pszczółki były potrzebne. I bo tych robali mamy nawet sporo. Możemy to robić, a robić. Możemy robić, a robić. Tutaj nic nam nie jest potrzebne. Krytyczny poziom nawodnienia. Widzę, spokojnie. Zabieramy, to sobie zjemy.
Op. To nie gotowe. Mógłbym się więcej napić przynajmniej. No tak, niestety. Tak, niestety. Jak to wygląda? Cecha genetyczna. Podajmy sobie to. I tylko kolor mamy. Tylko i wyłącznie kolor mamy, niestety. A reszta idzie w złom. W ogóle mam jeszcze Amel, ale Amel chyba nie szedł jako ekstrakcja, prawda? A jednak szedł. Kolor A. Kolor A już mamy. Kolor A już jest, więc to sobie możemy odłożyć. Bioluminescencja, rozmiar, tecera to jest naprawdę najmniej istotna dla mnie w tej chwili rzecz. W ogóle ja sobie już to powkładam, niech się robi następne. Tu też. No bo przydałoby się wszystko odblokować. Ja wiem, że teoretycznie tego nie potrzebujemy, ale ja chcę mieć wszystko odblokowane. Po prostu lubię takie rzeczy mieć odblokowane. Tyk, tyk, dawaj mi pszczołę. Nie to. I to. Dobra, pszczółki się już robią. Chcemy wysłać kolejną rakietę. Hop. I tak, oczywiście rakieta do rozrzucania zwierząt sobie już jedna leci. Drugi nie zrobimy, mam za mało cech genetycznych. Drony mnie nie interesują, a tu trzy pszczoły są potrzebne. Wow. Rakieta rozprzestrzeniająca owady. Myślę, że tak. Ja to w ogóle zaraz zrobię również dosyć dużo tych ciśnieniowych rakiet. Zrobię sobie w ogóle P5 na ciśnienie. Już pszczółki mamy. Tu kolejne. Tu już pszczółki też są, świetnie. Uj, zabraknie mi nawozu. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał? Nie sądziłem, że mi zabraknie nawozu. W ogóle w tej grze kiedykolwiek. Coś zabrakło. Tu była woda. Tu próbki bakterii się cały czas robią. Czemu to nie jest zabierane? Zaopatrywania nie ma ustawionego. Nie wiadomo, czemu nie robią. Nawóz P1. I to. Dobra. Niech się ładnie robi. Tu mamy kolejną rakietę. Chcemy oczywiście rakietę na insekty. Ups, udało się. Ja mam kolejne cechy genetyczne, tylko widzę, że nie mam nawozu. Znaczy, mam za mało miejsca, tak, nie, nawozu nie mam. Cecha genetyczna. Cecha. Cecha. Lekko zbugowane są te zwierzątka, z tego co widzę. Wybrałem cię, wybrałem. Coś mało was tu? A, bo tu jeszcze maluch jest. O, dobra. Jesteś maluszku. Dobrze, kolory. Kolory, ale potrzebuję i gatunek. Nie gatunek. To nie był gatunek chyba. Cholera, nie wiem. Gatunek, czy to nie był gatunek? Nie pamiętam. To był gatunek, czy nie był gatunek? To też nie jest problem. A jednak gatunek. Tego nie chcemy. To bierzemy. To wyciągnij i to sobie włóż, bo to się przyda potem. A reszta to w sumie śmietnik. To w sumie śmietnik. A, tu są jeszcze dwa kolory. Rozmiar nas nie interesuje. Rozmiar nie ma znaczenia.
Okej, okay, tylko tak, zanim pójdziemy tam wrzucić te zwierzątka, to ja jednak chcę do ciśnienia iść. Chcę iść do ciśnienia, czyli do obsydianu. Chcę zrobić tutaj lepsze ekstraktory. Wiertnicze, prawie 4000 na sekundę, a to daje nam teraz 459. Zobaczymy. Ło, jakie jest wielkie. Wow! Jakie to jest wielkie. Chcę sprawdzić. No niesprawdzalne to jest. No kurwa mać. Panie twórco, coś pan wymyślił tutaj. Jezu, nic nie widać. Walczę z tym. No nie widzę, za huk nie widzę. Nie widzę, po prostu nie widzę. Nie wiem, to jest głupota. +96 UPA. Tak. Ale to jest mega głupota, naprawdę mega, mega głupota. Totalnie, nie podoba mi się ten ekstraktor. Jest do dupy. Bugowałem grę, fuck me! Nie, czuję się jak... Battlefieldzie. No! Stawcie mnie! Jak to wygląda? O kurde. Te wiertnice wywalamy. Tylko patrzcie, nadal nie mogę. Co to w ogóle wymaga? Prętów tylko i wyłącznie. Okej. Okay. Tylko i wyłącznie prętów wymaga. Niech będzie to w powietrzu, bo mnie nie podobają mi się te wiertnice. Jezus Maria. Za duże gówno, no. Mówcie co chcecie, to mi się nie podoba. Za duże to jest. To jest po prostu cholera za duże. Rozumiem, że to miało być majestatyczne, ale to jest kurwa za duże. Nonstop 8, dobra. Obsydian, no idziemy to pozbierać. Trochę rzeczy nam powyskakiwało, prawda? Ale tam do środka to na pewno nie wejdę. Chcę wyżej tu. Toż strach wychodzić. Nieprzemyślane moim zdaniem. I to mega nieprzemyślane, bo nawet 3,55 UPA na sekundę. Lepiej jest robić stanowczo ciepło niż to osobiście. 16 wiertnic P5, no dobra. Zrobimy sobie jeszcze trochę tych cieplnych. Te cieplne są gdzieś tu. Dobra.
Idziemy na full terraformację. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj pobić jeszcze full terraformację. Pręty nad stopu. Uhuhu. Nie sądziłem, że dożyjemy tego czasu. Naprawdę nie sądziłem. Mamy około 20 minut, żeby spróbować jeszcze zamknąć ten odcinek. Dobra, osm jest, super, stopu nie ma. Teraz tokeny też już mamy, jakieś tam wyciały nam. No, powiem osobiście, trochę lipa. Nie wiem, że nam super stopu zabraknie. Warty pulsarowe też możemy wypieprzyć. Tyk. Leć. 2,62. Ciśnienie trzeba zwiększyć oraz ciepło. W ogóle ile tego mamy? 16 i... Patrzcie, jak się złożyło tyle samo. Mnożnik ciepła. Ile mam w ogóle mnożnika ciepła i magnetyzmu? Po 11. Po 11. No tylko właśnie, problem jest taki, że tych super stópek nie mamy zbytnio. No i dupa. A to się teraz przeliczyłem troszeczkę. Mam nadzieję, że sporo z tego... Nie ma tutaj tego. Dobra. Trochę jednak jest. Co to robi 8? Dobra, trochę tego jest. Trochę tego jest na szczęście. Idziemy wysyłać kolejne. Hop. Da. Spis. Próbujemy to procentowo zwiększyć. Nie wiem, czy to się uda w ten sposób, ale próbować zawsze warto, tak? Już mamy 28, 9, 3 dychy. Ciepło. Teraz ciśnienie robimy. Wydaje mi się, że tak słabo rośnie. To resztę musimy zwiększyć. Dobra, brakowy tu strzelania niestety. Dobrze, że mieliśmy takie zasoby. Osiem. Dziewięć. Te dychy. Mamy 30% do generowania. I rakiet od gromu. Tadek leci. 167. No kurczę, słabo. Bardzo słabo bym powiedział. Zrobimy więcej. Dobrze, tyle silników rakietowych miałem. Uuu, nie ma stópek. Tak, kolejne. Tu gdzieś były super stópki. Pytanie, czy nasze bebziki już to podnosiły? Mam nadzieję, że nie. No się coś opierdzielałem.
One się coś opierdzielają. W części trochę tego jeszcze pozostawało. Ale tu już jest pustka. Do 69. Próbujemy jeszcze więcej tego wysłać. Tyk. Ciepło, wszystko lecimy. Totalnie lecimy w rakiety. To pytanie, czy to nie ma jakiegoś wzoru, bo to się jest za dużo. Tutaj ta transformacja nie rośnie jak powinna. Bo i tak być może. Tu się klawisz logia myli. Tego jeszcze nie możemy wysłać. Pojęcie względem moim zdaniem, czy nie możemy, bo nie byśmy poszli po zwierzątka i po te aspekty genetyczne, byśmy to wysłali. Zabrakło mi krzemu. Nie wierzę. I teraz zabrakło mi stopu. Ciśnienie 70 rakiet poleciało. 273. Mamy zwierzątka, mamy zwierzątko. No, w miarę to idzie. Tego co widzę, to w miarę to idzie. Efekty genetyczne też zapraszam. Kolejne zwierzątka nam tu wleciały. Chyba zabrałem wszystkie, co? Niektóre grebliny są takie małe, że... Fuck yeah. Widać, co to jest mistrzu. Naprawdę mistrz by nie musiał tego robić, gdyby po prostu nie zapominał o piciu, ale okej. Okay. Ale okej, okay, dobra, przeżyliśmy. Przeżyliśmy. 277. Jak tam z tymi cechami genetycznymi? Możemy coś zrobić? Czy my możemy zrobić? Możemy coś zrobić. Testujemy. Nawet chyba zrobimy dwa, tylko to jest wariant. Wariant to nie jest to. Wariant, moi mili, to nie jest to. Bioluminescencja. Kolor B, kolor A. Ale widzę, co tak. Jakie lagi są. To jest i tak już nieważne przecież. Myślemy. To 7-9. No jest, idzie to szybciej na pewno. One z uranem teraz lecą. Kiedyś bym się cieszył, teraz już tak... Mech. Oby tylko we mnie nie strzeliło i będzie dobrze. Insekty by przydało się też trochę jeszcze ogarnąć. Ej, czy my nie mamy przypadkiem ulepszonej farmy... No właśnie, mamy farmy motyli ulepszone. Czemu my tego w ogóle nie robiliśmy? Wow, jak to wielkie! I tu aż dwie sztuki można wsadzić. Złoty motyl, złoty motyl. Tu jeszcze jednego złotego motyla. Dwie sztuki były? O, tu w ogóle motyla nie było? Tu też motyla nie ma? Świat Jenie Pawla, halo? Też motyla nie ma? Imeo? Aleria? Imeo? Dobra, to jedno Imeo ma 750 gram. Dwa Imeo mają 9... Kurwa, jest różnica i to jaka?
Jest różnica i to jaka? Nie, to zrobię w ten sposób, no bo to nie ma sensu inaczej. Ale byłbym chętny nawet zrobić to gdzieś tu. Wiem, że to miało być ładnie. Ale w tej chwili wolę, żeby to było praktyczniejsze. Dajcie mi się tutaj. Dajcie mi się tutaj. Ty. Tu już nic nie ma. Faktycznie trochę za dużo tego tu było. 2 złote. 14,20 kilo. Wow. Troszeczkę mniej. No jest różnica. 188. Idzie to szybciej. Idzie to szybciej, stanowczo szybciej. Tutaj można postawić no jeszcze. Czegoś mi zabrakło. Materiału izolitu oczywiście. Czego innego by mi zabrakło. Kolejny wariant mamy. Mamy kolejny wariancik. A, ale ten wariant jest niepotrzebny. Ten wariant to jest niepotrzebny w pewnym aspekcie. Identyczne. Boże, FPS mi spadają strasznie. Nie wiem, czy to nie przez to, że tak zestakowaliśmy tego dużo. Materiał gdzieś? Materiał. Zapotrzebowanie również w to. Trzeba zrobić trochę materiału, tylko ten materiał to nie pamiętam, gdzie się robiło. Tu? Nie? A, materiał pewnie się robiło tutaj. To mój inteligentny materiał. Do tej pory nie wiem, co on robi. Do czego służy. Ale cóż. Ale cóż. Dobra, jest materiał. Niech to sobie oczywiście ładnie rośnie. Patrzmy, ile nam tam tego brakuje jeszcze przy okazji. 5 TTI. To jeszcze 2 TTI, no ale raczej dzisiaj już nie zdążymy. Raczej dzisiaj już nie zdążymy tego zrobić. Kurda, szkoda. Te owady, 5... 12 potrzeba. Tu musi porobić te larwy motyli sereny. Naprawdę bym chciał to zrobić. To nie jest tak, że... ja sobie to chcę odpuścić. W żadnym wypadku. Jakieś motyle? Nie. Stagen i rzadka larwa. Tylko my rzadkich larw nie mamy. To jest też główny problem. To jest też główny problem. Zrobimy jeszcze jedną rakietę. To niestety, ale kaplica. Gdybym się nie połamał. Gdybym się cholera nie połamał, to nie byłoby problemu. Ale się połamałem. Ale się cholercie połamałem. Dobra, moi drodzy, myślę, że to by było dzisiaj na tyle. Mam 40 minut dopiero. Kurczę, no bo... czy to nie byłoby dobrze zakończyć teraz ten odcinek i następny, żeby był już odcinkiem takim wieńczącym to wszystko, żebyśmy zobaczyli też te dwa endingi, myślę, że minimum. Dałem zbieranie? To opatrywanie dałem. Po prostu nie zbierają, bo pewnie nie mają miejsca.
Wiecie co, chyba tak zrobimy. Tutaj sobie zakończymy odcinek, a następny odcinek to już będzie kończący całą serię. Tak jak Pan Bóg przykazał. Genetyki nie oszukasz, dawaj. Dawaj. Co tu się dzieje? Co to jest za pochód? Marsz kurwa niewiniątek, co tu się dzieje? Same robactwo, takie do dupy robactwo. Obrzydliwe, naprawdę. Jesteś obrzydliwy. Czy to zdechło? Nie. Tak wyglądało. Tak wyglądało. Dobra, moi drodzy, ja sobie tu jeszcze robaczki pozbieram. Mam nadzieję, że samo mi nie dobije do 5 TTI. Albo może być różnie. Może być różnie. Tak więc, kochani, widzimy się w następnym odcinku, już takim kończącym całą serię. Tak więc trzymajcie się raz jeszcze. No i co? Do zobaczenia w ostatnim odcinku. Hej, hej!